Dzień dobry, wieczór, witajcie w Osnowie. W tym odcinku chciałbym Wam przybliżyć zasady działania fazy Fight, która jest pod fazą fazy Assault. Na początku tej fazy gracz, który jest graczem aktywnym, będzie wybierał jednostki do walki. W momencie, kiedy dojdzie do szarż w poprzedniej fazie, będziemy właśnie mieli takie jednostki, które będą stykały się ze sobą podstawkami i one będą w tak zwanym close combat, czyli będą w zwarciu, będą mogły ze sobą walczyć. Może się też zdarzyć, że z poprzedniej tury pozostaną jakieś jednostki, które nadal walczą ze sobą. No i tutaj nie ma to znaczenia, czy jakieś jednostki szarżowały, czy nie szarżowały. Gracz, który jest graczem aktywnym, w tej fazie będzie mógł po prostu wybrać tą grupę walczących, którą uważa dla siebie za istotną w danym momencie, no i wskazuje, że ta grupa będzie rozpoczynała walkę. Kiedy wybierzemy grupę walczącą, którą będziemy właśnie rozstrzygać, musimy określić, które modele w tej grupie będą mogły walczyć. No i tutaj takie modele muszą spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, będą walczyć te modele, które stykają się ze sobą podstawkami. Po szarży modele powinny dojść zawsze do podstawek przeciwnika. No i to w tym momencie mamy te modele właśnie, które się stykają ze sobą podstawkami. Dodatkowo walczyć mogą wszystkie modele, które znajdują się w koherencji z modelami, które właśnie stykają się podstawkami. O koherencji mówiłem w poprzednich odcinkach, także wiecie, że jest to pewna odległość, która musi zostać zachowana pomiędzy modelami jakiegoś jednego konkretnego oddziału. Jeżeli oddział, który będzie walczył, czy też oddziały, które będą ze sobą walczyły w tym rozpatrywanej potyczce, będą posiadały w swoich szeregach modele, które są określone jako charakter, czyli są to tacy bohaterowie, no to w tej sytuacji taki charakter może rzucić wyzwanie innemu charakterowi, który znajduje się w oddziale przeciwnika. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, no to musimy sprawić, aby te modele mogły zetknąć się ze sobą podstawkami, jeżeli jeszcze tego nie czynią. Czyli w sytuacji, jeżeli nasz model byłby na przykład gdzieś, model bohatera byłby gdzieś w kolejnym szeregu, możemy go zamienić po prostu z innym modelem, który styka się z podstawką, z modelem, który został wyzwany na walkę. To wyzwanie działa w ten sposób, że gracz aktywny może zadeklarować, że jego model wyzywa model przeciwny. Z kolei oczywiście ten, który dowodzi, który kontroluje ten model, który został wyzwany, może odmówić takiemu wyzwaniu, ale tylko w takiej sytuacji, jeżeli ma więcej niż jeden model, który może podjąć wyzwanie, bo jeżeli takiej sytuacji nie ma, no to nie może tego wyzwania odrzucić. No i w sytuacji, kiedy z jakiejś przyczyny odrzuci to wyzwanie, to z kolei przeciwnik, który rzucił wyzwanie, może wybrać jeden z jego modeli, które mogą podjąć wyzwanie i określić, że ten model właśnie to wyzwanie ma podjąć. Jednak w ten sposób sprawia, że model ten nie będzie mógł walczyć w tej konkretnej potyczce, czyli w tej całej turze walki wręcz. Nie będziemy mogli też użyć jego leadership w sytuacji, gdybyśmy musieli po prostu sprawdzić morale naszego oddziału po przegranej walce. No, po prostu został wyzwany, odrzucił, no i tutaj stracił troszeczkę w oczach swoich braci. No i w tej sytuacji ten model jest, można powiedzieć, nieaktywny. Dlatego no, warto rzucać i warto też przyjmować wyzwania, żeby nie pozbawić się możliwości walki jakimś konkretnym modelem. Kiedy już ustalimy te wyzwania, czyli challenge, który został rzucony, możemy rozpocząć walkę. Walka rozgrywa się według inicjatywy modeli. Każdy model ma określoną inicjatywę, taki Tactical Marines ma inicjatywę na poziomie 4, na przykład Pretor może mieć w tym momencie inicjatywę 5. Im wyższa ta inicjatywa, tym wcześniej model będzie rozpatrywał swoją walkę. Czyli jadąc od wartości 10 w dół, będziemy rozpatrywali, które modele w danym momencie walczą.
Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że modele mają taką samą inicjatywę, no to ta walka odbywa się symultanicznie, czyli rzucamy jednocześnie kośćmi, zadajemy obrażenia i dopiero kiedy zawalczą wszystkie modele z daną inicjatywą, rozstrzygamy ewentualne straty podczas tego etapu potyczki. Każdy model na początku, kiedy rozpocznie się jego poziom inicjatywy, będzie mógł wykonać pile-in, czyli to jest taki ruch do 3 cali, który powinien go zbliżyć do najbliższego wroga. Jeżeli jakiś model styka się pod statką z wrogim modelem, no to nie może tego pile-ina wykonać. No i też pile-in służy przede wszystkim do tego, żeby zbliżyć się do wroga, z którym jesteśmy w zwarciu. Nie możemy wykorzystać pile-ina do tego, żeby na przykład zaangażować do walki inny oddział. To nie do tego służy. Chodzi tu o to, żeby zmaksymalizować liczbę modeli, które mogą walczyć w jakiejś konkretnej potyczce. Należy również pamiętać o tym, że jeżeli mamy dwa oddziały, które mają podobną, taką samą inicjatywę, nie podobną, tylko taką samą, no to w tej sytuacji, jeżeli dochodzi do tego momentu rozstrzygnięcia inicjatywy i dochodzi do ruchu pile-in, to pierwszy w tym momencie pile-in wykonuje gracz, który jest graczem aktywnym, czyli ten, do którego należy ta tura. W momencie, kiedy rozstrzygamy walkę wręcz w danej inicjatywie, no to musimy określić, ile ataków może wyprowadzić model, który właśnie w tym momencie będzie walczył. No i tutaj mamy dwie takie podstawowe zasady. Jeżeli dany model w tej turze szarżował i była ta szarża przeprowadzona bez żadnych, powiedzmy sobie, przeszkód, czyli nie była szarżą disordered, no to otrzymuje on plus 1 do tej pierwszej fazy ataku. I jeżeli dany model posiada drugą broń, czyli na przykład może to być nawet pistolet, bo pistolety dają nam bonusy w walce wręcz, no to otrzymuje też jeden dodatkowy atak. Czyli powiedzmy oddział, który posiada dwie bronie do walki wręcz i wykonał szarżę, każdy model w tym oddziale będzie posiadał plus 2 ataki. Sekwencja walki jest bardzo zbliżona do walki w fazie shooting, czyli najpierw musimy uzyskać hity, czyli trafienia, a później te hity możemy spróbować zamienić na wundy, czyli na zranienia, które z kolei przeciwnik będzie mógł spróbować uniknąć poprzez armor save albo inne, na przykład feel no pain, takie zasady, które pozwalają mu uniknąć rana. Należy tylko pamiętać, że w fazie walki wręcz nie obowiązują żadne terrain cover, czyli nie mamy możliwości osłony z tytułu tego, że jesteśmy w jakimś budynku albo coś w tym stylu. No dochodzi do walki wręcz, jest to bezpośredni kontakt wojowników, tutaj nie ma niczego pomiędzy nimi, jeżeli chodzi o teren, który mógłby przeszkodzić czy też uratować jakiegoś wojownika przed otrzymaniem rany. No i teraz pierwszym elementem jest właśnie roll to hit, czyli próbujemy trafić tego przeciwnika. W tym momencie porównujemy weapon skill atakującego i weapon skill broniącego się. No i w tej sytuacji mamy taką specjalną tabelkę na stronie 186 w podręczniku głównym i w tej tabelce możemy porównać, jakie wartości powinniśmy uzyskać. Zaukładając, że mamy umiejętność weapon skill wojownika na poziomie 5, a przeciwnik mają na poziomie 3, no to w tej sytuacji atakujący powinien wyrzucić 3+, żeby skutecznie trafić przeciwnika. W momencie, kiedy dojdzie do tego skutecznego trafienia, oczywiście mamy tą pulę hitów, później którą właśnie zamienimy na pulę zranień. Tutaj też, jeżeli korzystamy z broni, która może zadać różną liczbę obrażeń albo ma różny poziom AP, no to też powinniśmy te trafienia, a później zranienia rozpatrywać oddzielnie, żeby po prostu nie robić sobie tutaj zamieszania. No i później mamy bardzo podobną jak w fazie shooting tabelkę, czyli porównujemy siłę
broni, czyli tego atakującego, plus ewentualnie bonus jakiś z broni do wytrzymałości, czyli do toughness przeciwnika, tego atakowanego. No i porównujemy te wartości. Ta tabelka również znajduje się na stronie 186 instrukcji. W momencie, kiedy utworzyliśmy już pulę zranień, czyli mamy tutaj więcej niż jedną pulę zranień, która wynika z tego, że oddział używał różnego typu broni z różnymi parametrami, no to gracz, który te zranienia otrzymał, musi je rozdzielić w swoim oddziale. No i tu również obowiązują te same zasady jak przy fazie shooting, czyli najpierw przydzielamy rany, znaczy najpierw przydzielamy rany tym modelom, które już jakieś rany posiadają, chyba że są to modele, które są bohaterami, to wtedy nie musimy do nich przydzielać takiej rany. Oczywiście, jeżeli mamy modele, które mają więcej niż jedną ranę, może się zdarzyć taka sytuacja wynikająca z tego, czy model był zaangażowany, czy nie w poprzednią walkę na przykład. No to może się zdarzyć taka sytuacja, że jakiś model posiada jedną ranę, inny model też posiada jedną ranę, a generalnie może otrzymać do trzech ran. No to w tej sytuacji zawsze musimy przydzielić tą ranę temu, który ma większą szansę na to, że ta rana go zabije, czyli model, który ma więcej ran, będzie bardziej narażony na zranienie, czyli jemu musimy w pierwszej kolejności przydzielić rany. Może się również zdarzyć taka sytuacja, że w momencie, kiedy zaczniemy przydzielać rany podczas walki, nastąpi sytuacja taka, że w pewnym momencie, jak będziemy ściągać modele z oddziału, dojdzie do sytuacji, w której nie będziemy mieli modeli, które będą zaangażowane w walce z przeciwnikiem, który zadał im obrażenia. Czyli tutaj zbiega się znowu to do tego, że to są modele, które stykają się base to base z przeciwnikiem i są to modele, które są w koherencji z tymi modelami, które się stykają. No i wyobraźmy sobie tutaj taką sytuację, w której w momencie, kiedy otrzymaliśmy obrażenia, ściągnęliśmy modele z pierwszej linii, które bezpośrednio stykały się bazami. No i w pewnym momencie, jak ściągnęliśmy te modele, przydzieliliśmy im, powiedzmy sobie, ileś tam ran i zostało nam jeszcze ileś ran do przydzielenia. I nagle okazuje się, że nie mamy modeli, które spełniają tutaj tą zasadę engagement, czyli tego zaangażowania w walce. No i w tej sytuacji po prostu te rany, które mielibyśmy przydzielić tym modelom, one po prostu przepadają. Oczywiście model, któremu przydzielimy rany, zanim go ściągniemy ze stołu, będzie mógł próbować się przed tą raną uchronić. No i tutaj mamy właśnie takie typowy armor save, który możemy wykonać. Możemy też wykonać damage mitigation roll, czyli na przykład feel no painy różnego typu. No i oczywiście może się zdarzyć, że będziemy zmuszeni, oczywiście jeżeli nasz model posiada, skorzystać z invulnerable save, czyli takich nienaruszalnych save'ów. Jeżeli gracz posiada nienaruszalny save i zwykły save, to zawsze musi zdecydować, z którego z nich będzie chciał skorzystać. Zawsze, kiedy mamy więcej możliwości save'a, zawsze decydujemy, który z nich będzie wykorzystany podczas próby uchronienia się przed tą konkretną raną. A dopiero po tym, jeżeli ten save nie wyjdzie, będziemy mogli skorzystać właśnie z mitigation, damage mitigation roll, czyli takich rzutów, które pozwolą nam jeszcze raz spróbować uniknąć tej konkretnej rany. Jak już mówiłem wcześniej, walka rozgrywa się zgodnie z inicjatywą, no i może dojść do takiej sytuacji, że modele, które będziemy posiadać w oddziale, będą miały niższą inicjatywę niż modele, które będą nas atakowały. Czyli w tej sytuacji może dojść do czegoś takiego, że nasze modele zostaną wybite, zanim będą w stanie zaatakować. Dlatego ta inicjatywa podczas walki wręcz jest bardzo istotna. Oczywiście, jeżeli inicjatywa jest taka sama po obu stronach, no to nie ściągamy modeli, dopóki nie zadamy wszystkich obrażeń, czyli dopóki wszystkie modele w tym naszym oddziale nie będą wykonywały swojej walki.
Kiedy przejdziemy przez wszystkie kroki inicjatywy, czyli wszystkie modele, które mogą walczyć, będą w swoich krokach inicjatywy walczyły, no i zejdziemy do poziomu 0, no to w tej sytuacji mamy moment, w którym należy rozstrzygnąć, jaki był efekt tej właśnie konkretnej potyczki. W tej sytuacji musimy zliczyć wszystkie rany, które nasze modele zadały modelom przeciwnika. Dotyczy to tylko tych ran, które zostały zadane właśnie w fazie fight, czyli na przykład to, co było wcześniej w szarży albo na skutek szarży zostało otrzymane przez jakiś oddział, czyli te rany, one się nie wliczają do tego rozstrzygnięcia, ale wlicza się takie coś jak, to się nazywa Hammer of Wrath. Jest to taka zasada, która mówi, że oddział, który szarżował i posiada właśnie tą zasadę specjalną Hammer of Wrath, może na początku fazy fight, przed rozpoczęciem kroków inicjatywy, wykonać jakąś ilość dodatkowych ataków. No i to wtedy te ataki i te ewentualne rany odniesione z tych ataków będą też liczyły się do tej sumy otrzymanych zranień, które nie zostały wysejwowane. Pamiętajcie, nie chodzi o to, że mieliśmy hit, wound, tylko hit, wound i ten wound nie został wysejwowany. Może się zdarzyć tak, że na skutek działania naszego oddziału zadamy sami sobie jakieś rany. Mogą być różne takie przypadki w stylu broń, która się przegrzewa i na skutek rzutu na jedynkę ta broń wykonała, znaczy zadała nam jakąś śmiertelną ranę, no to w tej sytuacji te rany też liczą się do puli tak jakby przeciwnika, czyli sprawdzamy, ile przeciwnik nam zadał i ile ewentualnie sami sobie zadaliśmy i te rany też się sumują. No i teraz ta strona, która zadała więcej ran przeciwnikowi, takich niewysejwowanych oczywiście, no to w tej sytuacji ta strona wygrywa, a przeciwnik musi wykonać morale check, czyli sprawdzić, czy jego oddział utrzymał morale. No i w tej sytuacji testujemy cechę morale, czyli cechę leadership naszego oddziału z karą, która mówi o tym, ile ran ten oddział w tej fazie walki otrzymał. No i teraz próbujemy właśnie zdać tę morale. Jeżeli go nie zdamy, no to nasz oddział musi wykonać fallback, czyli wycofuje się po prostu, reiteruje z tej walki, no a to przynosi kolejne konsekwencje. Jakie to będą konsekwencje, mówimy to, kiedy będziemy omawiać fazę morale, ale teraz jeszcze powiem tylko tyle, że oddział, który wykonał fallback, to przeciwnik, który był z nim w zwarciu, może zrobić sweeping advance, to jest taki jakby dogonienie uciekających jednostek i jeżeli mu się to uda, no to dochodzi do rzezi. Sweeping Advance rozstrzygamy w ten sposób, że zarówno oddział, który wykonał fallback, jak i ten oddział, który wykonuje Sweeping Advance, kontrolujący go gracze rzucają kością K6 i dodają do wartości utrzymanej na tej kości wartość inicjatywy w tym oddziale. Jeżeli mamy tutaj oddział, który ma różną inicjatywę, czyli ma modele z różną inicjatywą, to zawsze wybieramy tą najwyższą, która jest w danym oddziale. No i sprawdzamy, jeżeli oddział, który wykonywał Sweeping Advance ma wyższy wynik, no to po prostu dopadł uciekających i wyciął ich w pień, w związku z czym gracz, który kontroluje oddział, który właśnie wykonywał Falling Bank, będzie musiał ściągnąć wszystkie te modele ze stołu, no chyba, że ma jakieś inne zasady, które pozwalały mu tego uniknąć. No ale zasada podstawowa jest właśnie taka. Oczywiście, jeżeli wynik jest równy lub niższy, czyli ten Sweeping Advance nie wyszedł, no to w tej sytuacji nic się nie dzieje i oddział, który wykonywał fallback, nie ponosi żadnych konsekwencji. Oczywiście nie zawsze możemy wykonać Sweeping Advance. Jeżeli nasz oddział znajduje się w walce z więcej niż jednym przeciwnikiem,
a tylko jeden z oddziałów przeciwnika, znaczy z więcej niż jeden oddziałem przeciwnika, tylko jeden z tych oddziałów przegra ten test moralny i będzie musiał wykonać fallback, a jesteśmy związani walką z innym oddziałem, no to w tej sytuacji nie możemy tego sweeping advance wykonać. No i jeszcze może się okazać, że w zasadach specjalnych naszego oddziału też będzie takie ograniczenie, które nam nie zezwoli na wykonanie takiego sweeping advance. No zapewne dotyczy to wszelkiego rodzaju oddziałów, które mają wartość ruchu 0 na przykład. Kiedy dana walka zostanie zakończona, będziemy mogli wykonać taki końcowy pile-in, którego celem jest doprowadzenie modeli do kontaktu base-to-base, czyli rozpoczynając od gracza aktywnego, będziemy mogli przesuwać nasze modele o 3 cale w celu zbliżenia ich i zmaksymalizowania modeli, które mogłyby ze sobą walczyć. Może się zdarzyć, że na skutek odniesionych strat ten ruch zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie nie wystarczy do tego, żeby modele były w stanie zetknąć się ze sobą bazami, żeby doszło do engagement. No i w tej sytuacji pozostaje nam jeszcze tylko ruch konsolidacyjny. Ten ruch konsolidacyjny, on wykonany jest z wartości inicjatywy, czyli inicjatywa wyznacza, ile cali będziemy mogli przesunąć nasze modele. Jednak możemy go wykonać oczywiście w dowolnym kierunku, jednak obowiązują tutaj zasady zwykłego ruchu, czyli nie możemy się zbliżyć do innych wrogich modeli na odległość większą niż, mniejszą niż jeden cal, czyli nie może ten ruch nam służyć do tego, żeby dojść base to base do wrogiego oddziału, nawet do tego, z którym do tej pory żeśmy walczyli, czy też na przykład do takiego, który wykonywał fallback. Także to jest ruch, który ma na celu przeformatowanie oddziału, ale nie doprowadzenie do kontaktu base to base. No w sytuacji, kiedy ten ruch będziemy wykonywać, jest jeszcze tylko jedna taka inna zasada, która mówi, że ten ruch nie jest spowolniony poprzez trudny teren, czyli w trudnym terenie poruszamy się tak, jakby go po prostu nie było. Kiedy rozstrzygniemy jakąś konkretną walkę, gracz, który jest graczem aktywnym, wyznacza kolejną walkę, czyli kolejny close combat, który znajduje się na polu bitwy i jest on rozstrzygany właśnie w ten sam sposób. Przy okazji możemy tutaj jeszcze omówić dwie rzeczy. Po pierwsze charge, czyli szarża, która dotyczy więcej niż jednego oddziału. Jeżeli zadeklarujemy taką sytuację, że chcielibyśmy zaszarżować więcej niż jeden oddział, no to w tej sytuacji musimy wybrać ten primary, ten docelowy oddział i ewentualnie sekundary oddział, który przy okazji zostanie zaszarżowany. W momencie, kiedy będziemy taką deklarację składać, pamiętajmy o tym, że oddział, który załóżmy wcześniej został przez nas w fazie shooting ostrzelany, no to musi być naszym primary, tym podstawowym celem. Ewentualnie możemy dobrać jeszcze drugi oddział, który znajduje się w zasięgu naszej szarży. Oczywiście nie możemy tutaj szarżować oddziałów, których nie widzimy, nie możemy szarżować oddziałów, które są poza zasięgiem naszej szarży, czyli powyżej 12 cali od modelu, który mógłby taką szarżę zainicjować. No i taka szarża z automatu staje się Disordered Charge, nawet jeżeli podczas szarży nie zbliżymy się do tego drugiego oddziału, który wyznaczyliśmy jako drugi cel, ten sekundary cel naszej szarży. W takiej walce, w której znajduje się więcej niż jeden oddział, oczywiście będziemy też przechodzili przez kolejne fazy inicjatywy i w tym momencie walczą zawsze modele, które spełniają właśnie ten krok inicjatywy, czyli jeżeli załóżmy jeden z graczy ma dwa oddziały i w tych oddziałach ma modele, które mają różne inicjatywy, czy też mają na przykład takie same inicjatywy, to zawsze w fazie inicjatywy będą walczyły modele z obydwóch oddziałów, które znajdują się w walce. Oczywiście tylko te, które spełniają warunek, czyli po pierwsze stykają się podstawkami z wrogim modelem i ewentualnie znajdują się w koherencji ze swoim oddziałem, czyli tutaj to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że koherencja dotyczy oddziału, a nie wszystkich modeli, które znajdują się w walce. Myślę, że to jest zrozumiałe, czyli tak, jeżeli model A, czy oddział A ma modele, które są
w kontakcie podstawkami z przeciwnikiem, to tylko modele z oddziału A, które znajdują się w koherencji z tymi modelami, będą mogły walczyć. Nie można tutaj mieszać po prostu tych modeli. No i tutaj jeszcze jest ważna też rzecz, że w momencie, kiedy mamy modele, które stykają się podczas walki z modelami z dwóch różnych oddziałów, mogą się te modele zdecydować na rozdzielenie zadawanych obrażeń dla jednego albo dla drugiego oddziału, czyli atakujemy jednym naszym modelem, możemy zaatakować dwa różne modele, które należą, każdy z nich będzie należał do innego oddziału. W momencie, kiedy taka walka się kończy, no to dochodzi znowu do tego rozstrzygnięcia ilości zranień. No i tutaj sumujemy ilości ran zadanych z jednej strony konfliktu i z drugiej strony konfliktu i wtedy rozstrzygamy, które z nich ewentualnie są, która ze stron wygrała. Jeżeli jakaś strona przegrała, no to w tej sytuacji wszystkie oddziały będą musiały wykonać test morale i ewentualnie, jeżeli go przegrają, będą musiały wykonywać fallback. I to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do naszego sklepu osnowa.pl. Zapraszam Was również do polubienia naszej strony na Facebooku. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli podoba Wam się to, co robię. I do następnego odcinka, a tam omówimy fazę morale.